Cześć wszystkim, znowu Puma 7, dalszy ciąg Kamayui. Wiecie co? Wiedziałem, że oglądalność tej serii może być słaba, ale dwie osoby pisały jakieś nawet komentarze pod filmami. Jej, ile... Momencik. Co to znaczy? Katorit-chan to... Rozumiem, że to jest płacząca buźka. Nie? A druga osoba to... Tak, to był Damian. A druga osoba to Antoni1987. Wszedłem na twój kanał. Czy tacy ludzie... Czy anime takich ludzi przyciąga? Wygląda na to, że tak. Jestem sam sobie winien. Dobra. Zobaczmy. Uzależnienia ciąg dalszy. Już po jednej gwiazdce widzimy, że nie jest najlepszy. Nie, nie masz racji, Avaro. Szczęście jest zdolnością. Luck is a skill. Rosaline, podkuł się w szczęściu, bo z takim szczęściem to, no, nie wiem, może być ciężko cię utrzymać w tej fortecy. Okej, gro, nie udawaj, że kogokolwiek by to więcej tak przejęło niż... Takie smutne. Rosaline po raz drugi wyciągnęła zły horoskop. Bardzo smutne. Dobra. Dobra. Trzeba się przed tym przygotować. Nie wiem, jak się przygotować na falę cringe'u. Nie wiem. A, ostatnio piłem herbatę, ale... Niestety nie mam przy sobie teraz żadnej. Oszczędzi mi to pracy przy edycji. ロテンにて入手したこの文献は素晴らしい。人間族の生態が詳しく書かれていて、とても勉強になりました。 To świetny pomysł, świetny. この間、面白いことがあったんです。
私は夜に時間ができた時、一人で店に入り、お酒をたしなむことを好んでいるのですが。ミクシュアナ、wszyscy wiedzą, że to się nie wydarzyło。その日は楽しく飲んでいると、恰幅のいいご婦人が、なんと小汚い奥を連れ立って、店に入ってきたのです。私ももちろん言いましたよ。その日は酔いも回り、気分も良かったので口が軽くなってしまって。ダメじゃないですか、こんなところに醜い魔物を連れてきてはと注意しました。ご婦人は怒りました。まあ私の可愛い奥ちゃんになんて口を聞くのかしらと。私はこう言いました。いえいえ、勘違いしないでほしい。私は今奥に向けて話しかけたんですとね。Ja znam inną wersję tego żartu. Aczkolwiek tak, nawiązywanie znajomości przy pomocy książeczki z żenującymi żartami. Może działać, może nie. Na mnie by nie zadziałało. A więcej jest tam takich żartów? Porada, Mikszuana, jeżeli chcesz, żeby żart był śmieszniejszy, to nie mów, że poszłam do lekarza, tylko powiedz, przychodzi baba do lekarza. To jest tak, pozwala się zdystansować od sytuacji. ですが、部下は顔を真っ赤にして怒りました。何ですって、信頼できる部下というだけで十分担保になるでしょうと。だから私はこう言ってやったのです。もちろんそれで十分です。だから早く私が信頼している部下を連れてきてくださいとね。Ha, rozumiecie? Bo to nie on był tym pracownikiem, a myślał, że był pracownikiem. Nie, to żałosne. To mi przypomniało, jak byłem mały, mój ojciec kupił książeczkę z takimi żartami. I w pewnym momencie chyba biegałem za rodzicami i czytałem im te żarty. To pewnie chyba musieli się czuć podobnie jak teraz, Avaru. とても残念ですが、あなたがそこまで言うのならば、他の方法にしましょうか。No cóż, przynajmniej ona się dobrze bawiła przy tym.
No takie smutne, że została tak bardzo sprowadzona na ziemię. Gdyby to w odpowiednim momencie z odpowiednio nachmielonymi ludźmi powiedziała odpowiednio akcentować, to mogłoby być nawet śmieszne. Z żartami to jest tak, że treść bywa równie ważna co egzekucja. Dobra, Mikszuana próbowała dalej przełamać swoje antysocjalne zdolności. Tym razem stwierdziła, że dobrym sposobem na nawiązanie z kimś rozmowy jest czytanie żenujących żartów z książeczki. Przy czym, tak, ona się stawiała w roli bohatera tych żartów, więc... Da. Dobra, nie masz... W każdym razie... A, to co chciałem powiedzieć. Te scenki z Mikszuaną robią mi wrażenie, jakby nie były kierowane rzeczywiście jako postaci, do postaci, tylko do odbiorcy tej gry. Znaczy chyba te twórcy gry uważają nas za takich stereotypowych nitów siedzących w piwnicy cały dzień, przy lalkach z anime i czytając mangę i oglądając i chyba twierdzą, że to nam ma w czymś pomóc. Taką mam teorię. Mam nadzieję, że nie jest prawdziwa, bo to smutne. Dobra. Zapisujmy często i do roboty. Sea of Clouds. Illusion Kairin. Dużo rzeczy. Coś ciekawego. Red Kokonjan. Nie, żebyśmy do tego chyba czegoś potrzebowali jeszcze. Masz dwie nowe wiadomości. Okazuje się, że nie. Całe jaskinie muszą się dostosowywać do sytuacji, w której się znajduje. Dobra. Tak, mamy każdą z miejscówek i w każdej miejscówce są inne potwory. Dobra, zobaczmy. Ty masz Thunder. Ty masz słabość też na Thunder. Ty... Ice. To ciebie może Avaro zgarnąć. Albo może ciebie może zgarnąć swoim nowym młotem powodującym zawał serca. Zrobiłem go w końcu? Tak, zrobiłem. Nawet ma mniejsze obrażenia niż ten nasz obecny. Dobra, a tutaj co? Tutaj są duchy. Więc może ty masz swoją święte tarczę i tam cię poślemy. Dobra, gdzie nie ma nic fizycznego? Otacz odpornego na fizyki, bo to jest odporne na fizyki, więc chcemy tam Mikszuanę posłać. Drilling statue.
Dobra, tak. Mikszuana, pójdziesz tam. Roselin. Pójdziesz tutaj. A ty zamienisz się w fajnego smoka i rozwalisz tam to coś. Dobra, mamy dużo czasu, więc nie widzę problemu w tej... w tej... sprawdzianie, teście. To coś jeszcze mamy. Jesteś odporny na dark. To może być mały problem dla ciebie, Roselin. Tak, to jest bezużyteczne. Nawet jej specjalny atak nie zadaje jej, nie zada zbytnio obrażeń. Dobra, wstawimy tutaj Roselin. I może magicznie to zaatakować, chyba że to Magic Resist, Spirit Barrier. Dobra, Roselin może to zniszczyć, ale duszki będą miały ciężko. Dobra, ty możesz przynajmniej się bronić przed tym. Gil Dragon. 40 obrażeń. No to atakuj. Pogromczyni smoków. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Chcemy to złapać. Dobra, ty się ustaw tutaj. Tak, ty, czy możesz to zmasakrować? Możesz. To do dzieła? Dobra. Teraz ty możesz dokończyć dzieła. Capture attack. Możesz go nawet złapać. To zrób tak. Dobra. A to powinno się nadzieć na Roselin. Dobra. Avaru. Ściągnij tego gościa. Na ile przynajmniej możesz. Wiecie co, może... może będę pokazywał animację, bo tutaj mamy dosyć dużo ciekawie wyglądających przeciwników. Jak ten Manhunter trochę nas podziurawił. Ale spoko, przeżyję. Tym razem coś dobrego wylosowało, ciekawe. Dobra, ty dalej baw się z tym. Chcemy to złapać. O, zapomniałem, jakie Mikszuana ma animacje. Chyba będę musiał ją wycinać na wszelki wypadek. To będzie bolało. Tego nie przewidziałem. Dobra. Nie taki był plan. Dobra, musimy to inaczej rozegrać. Dobra, tym razem to trochę inaczej rozegram. Tak. Lisz, wejdź tutaj. Masz swoje święte ten wyekwipowane. Teraz masz. Dobra. Ty dalej bawisz, będziesz bawić się tutaj. No, dobrze ci to idzie. Yarimasu. Nuda desu. Yarimasu.
Dobra. Awaro podejmie się tego gościa. Czy ty masz jakiś piorunujący młot? Chyba nie. Siege Hammer by się przydał teraz. Ale cóż, drugiego możemy nigdy nie dostać. Duży defense. A to weźmy pełną moc. Znaczy Knight Medal. Możesz Knight Shoes założyć najpierw, nawet. Ci da dodatkową siłę. A te rzeczy będą problematyczne. A może kogoś innego tutaj powinienem wysłać, ale zobaczymy jeszcze, co mamy w pozostałych miejscach. Dobra, ty możesz teraz to poharatać z grubsza. Okej. Było blisko. To tak. Trochę leczonka za darmo. I twój przyjaciel powinien się teraz tym dokończyć. Dobra, nie bawmy się. Po prostu go wykończmy. Ach, nawet cover wszedł. Dobra, Lisz powinna być, mieć łatwiejsze zadanie w kolejnej turze. To nie było miłe. To też nie będzie dla ciebie miłe, Lisz. Dobra, tych duszków w sumie już nie potrzebujemy. Z tego, co patrzyliśmy ostatnio. Dobra, ale niech się skupią na Lisz. Mamy ostateczny gambit jeszcze tutaj. Dobra, teraz atakujecie szkielet. Na szczęście na szkieleta masz swoją dzidę płomienną. O kurde, wszyscy potrzebują leczenia. Że źle ich wysyłam w takim razie. Dobra, tak. Ty się odsuń. Ty uciekaj. Teraz Lisz odpali swoje. Dobra. Tak, darmowe leczenie pójdzie do Lisz. Ty musisz się normalnie uleczyć. Powinnaś być w stanie go w końcu ściągnąć, przynajmniej niedługo. O, że za następnym razem. Kryt. Ładnie, idealnie. I level up, super. Znaczy, że jak wrócimy do bazy, to prawdopodobnie dostaniemy kolejną scenkę z nią.
Nie lubię tych rezistów. Ale cóż, trudno. Dobra. Ty! Co to jest? Trzy gwiazdki. Chcemy tu łapać. Jakiś kryt czy coś? Nie. Dobra. Ktoś potrzebuje leczenia. Ty Awaru, na wszelki wypadek łyknij potkę. Dobra. Feral Steel, okej. Próbuj to złapać. Dobra. Dobra, i chyba to już powinno być z grubsza poczyszczone. Więc chyba teraz tylko skupimy się na zbieraniu słodkości. Dobra. Tak, ty masz wrażliwość na ice, z tego co pamiętam, dobrze pamiętam, to tak. Capture rope. Icicle hammer. I do roboty. Dobra. To by już się chyba przyda leczenie. Możesz użyć swoich... myślałem, że miałaś piorunujące tarcze, ale musiałem się pomylić. I mirtilowych mi zabrakło. To słabo. A nie, to ma akurat na fire wrażliwość. Każda z nich ma chyba inną wrażliwość. Dobra, fire masz. Jesteś w stanie temu zadać obrażenia? Jesteś. No to do dzieła. Ciekawe, czy to musimy stanąć na raz, czy... Nie wiem, zobaczymy. Na raz, znaczy jednym momencie. Co ci się stało z twoim ruchem? Jesteś sparaliżowana. Dobra. To weź lalkę. I... Ciekawe, czy ona może... Czy on będzie mógł to zająć? A, to jeszcze jeden smok jest. A zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Przydadzą się do naszej kolekcji. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy właściwie. Dobra, bo tak, mamy dwie miejscówki do kopania. Też masz paraliż czy coś? Masz paraliż. Dobra, nieważne, mamy dużo tur. Nie przejmuję się tym. For followers and definition for the leader to stand on the top.
Okej, to by mówiło, że Awara powinien być chyba na górze. Chyba, że to oznacza Katorit. Wiecie co, zapiszę na wszelki wypadek. Naszym liderem jest ta Awara. Więc mam nadzieję, że tak to mieli na myśli. Dobra, zabij to po prostu. Albo możemy przyjąć wesołą wersję, że to Katorit jest naszym liderem. Dobra, Mikszuana i Katorit, zamieńcie się może miejscami. Na wszelki wypadek. Rozelin tutaj, może coś się uda zgarnąć. Możemy to złapać? Możemy spróbować. A jak nie, to zabijemy to Rozelin. Byłem bardzo zasmucony, gdyby się nagle jednak okazało, że ta Awara może... To nas prawie zabiło. Szczęście w nieszczęściu. Rozelin, ekspy dla ciebie. Tylko tyle? Nie było warto. Dobra, co my tutaj mamy? Trochę punktów fi. Dobra, Mikszuana przy okazji, czy coś tutaj mamy? Okej, chyba musimy je wszystkie te miejsca zajmować na raz. W takim razie pozbierajmy słodkości. I później... Później staniemy na miejscu. Dobra, akcesoria. Mamy już dwa razy Mining Bracelet. Więc możemy dać tobie i tobie. Na to, że tutaj nic nie ma. Na razie. A, nic się nie dzieje. Dobra. Pozwiedzajmy wszystko. Jak nie, to powinniśmy mieć jeszcze wystarczająco czasu, żeby jakby co Awarę na górę przemieścić. Dobra, spróbujmy w tej turze. Zobaczmy, czy o to chodzi. Okej. Nie powiedziałbym, że Katorit jest naszym przywódcą, ale
Cokolwiek smoki uznają za prawdziwe. Dobra, może na wszelki wypadek zbierzmy się tam na górę. Chociaż nie przewiduję już w tej misji za bardzo niebezpieczeństw. Dobra, ty weź search i będziesz zwiedzał po kolei wszystko. Ty też możesz wziąć search. Gdzie jest ten monokiel? Może na górze gdzieś jest. To nic nie ma. To nic nie ma. To tak. Ty zdejmij monokiel. Tarczy nie masz, ciekawe. Dobra, ty może weź monokiel. Właśnie. 100%. Dobra, to odzwijamy się. Nie wiem, czy tu można było jakoś lepiej ich podzielić. Ale to chyba z grubsza zadziałało. Poza tym, że Rosaline znowu prawie zginęła. Chyba tego chciał twój tatusiek. Okej, czyli jeszcze będzie trzecia lokacja za zagadkami. Dużo rzeczy, coś ciekawego. Red Cocoon Gem. Nie wiem, czy do czegoś tego jeszcze potrzebujemy. Możemy zrobić dodatkowy ekwipunek dla Katorit z tego, ale on jest i tak dosyć średni. O, nasze ulubione combo. Momencik, coś chciałem zobaczyć. W sumie to możemy wziąć, dobra. I to tyle, tak? No, to tyle. Dobra. W tym odcinku kontynuujemy te Sea of Clouds. To może być w takim razie ostatni, skoro są znaki zapytania. A to oznacza, że niedługo się weźmiemy za smoki. Porządnie, tak. Permanentnie. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!